Były już przepiękne, gorące weekendy, długi weekend majowy, no i teraz już pogoda też znowu zaczyna przypominać nam, że nieuchronnie zbliża się lato, a to znaczy, że będziemy chcieli spędzać czas nad wodą, no i oczywiście to również znaczy, że zaczęły się prace przygotowawcze na wszystkich kąpieliskach miejskich do tego, żeby właśnie Opolanie mogli korzystać w jak najlepszej formie z tych wszystkich kąpielisk miejskich. Tutaj na basenie miejskim przy Placu Róż już od kilku dni napełniana jest Niecka Basenowa. Jak widać, już wody nie brakuje, ale jeszcze trwają prace przygotowawcze, jeśli chodzi o uzdatnienie wody. I milion innych rzeczy związanych z tym, żeby właśnie mieszkańcy mogli korzystać z takich akwenów. Jak wyglądają przygotowania prac tutaj, bo wy sprawdzacie uzdatnianie wody, wszystkie pewnie pompy. No i jak wygląda sytuacja na kąpielisku Bolko, które też jest bardzo popularne i właściwie całoroczne. Czy dowożony jest świeży piasek? Jak wyglądają prace? Obiektami, z którymi można korzystać i zażywać kąpieli wodnych, jest basen letni, kąpielisko Bolko oraz kąpielisko Malina, za które my odpowiadamy. I oczywiście te prace, jest to naprawdę długookresowy, falowy proces, gdzie jeden etap następuje po drugim. Obecnie na basenie letnim już uzupełniliśmy wszystkie ubytki w ceramikach w naszych nieckach. Wszystkie uszkodzenia zostały wymienione, ostre elementy zabezpieczone. Obecnie trwa napełnianie basenu sportowego, który również wcześniej został odrestaurowany, odmalowany. Wszystko zostało uzupełnione i sprawdzone. Teraz, tak jak już widać, no, można powiedzieć, że już woda jest, ale to jeszcze nie jest woda gotowa tak naprawdę do użytkowania. Po napełnieniu, tak około 2 tygodni, następuje proces filtracji i uzdatniania wody. Następnie przekażemy próbki do badania. Po 14 dniach otrzymujemy wynik, że woda jest zdatna i z decyzją pozytywną sanepidu, że można korzystać z tej wody. Więc jak Państwo widzicie, ten proces naprawdę trwa. Musimy wszystkiego przypilnować, wszystko musi być dopracowane, żeby kąpiele były bezpieczne. Dlatego zaczynamy właśnie wcześniej ten proces, bo ten sezon zaczyna już lada moment. Od kiedy będzie można korzystać tutaj z basenu? 21 czerwca, 10. Tutaj na basenie letnim, na naszych obiektach, na kąpieliskach również, 21 czerwca jest to data, kiedy już pełną parą otwieramy i można korzystać z naszych obiektów. Kąpielisko Bolko, jak również Malina, cieszy się naprawdę dużą popularnością. W zimę osoby morsują, zażywają tych kąpieli zimnych. Teraz będą zażywać kąpieli ciepłych. Jednak no, użytkownicy przychodzą, bo jest to naprawdę malowniczy, ładny teren, z którego można korzystać. My przez cały rok oczywiście sprzątamy, porządkujemy ten teren, żeby ładnie wyglądał, żeby tam nie wszystkie akty wandalizmu, bo oczywiście no, zdarzają się. Musimy tak naprawdę naprawić i wysprzątać ten teren.